Pracownicy tego ośrodka, lekarze przyjeżdżający, pracownicy, którzy są tutaj na stałe na etacie, to oni tworzą. To nie te mury, piękne mury w tej chwili, odrestaurowany jest ten budynek, natomiast sami pracownicy. I to jest ta najważniejszy atut i Orlika, i też spółki Sanatorium Dolnośląskie. My jako Sanatorium Dolnośląskie należymy, naszym właścicielem jest województwo dolnośląskie. To właściciel, który wskazuje nam też główne kierunki funkcjonowania działania. My dbamy o Orlik, będziemy też szanowali historię Orlika. Mam nadzieję, że Państwo będziecie tutaj przyjeżdżali do nas, odwiedzali nas i również będzie współpraca z innymi jednostkami, instytucjami, która będzie coraz bardziej poszerzała się. Dziękuję Państwu za tę część uroczystości i bardzo proszę o przejście już na kolejny etap, czyli pójdziemy zobaczyć zdjęcie i odsłonimy to zdjęcie naszym Państwu.